otwarto zmodernizowaną pracownię tomografii komputerowej w Chrzanowskim Szpitalu. 3 listopada wicemarszałek Łukasz Smułka i starosta chrzanowski Andrzej Uryga uroczyście otworzyli zmodernizowaną pracownię tomografii komputerowej w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie, do której zakupiono nowy sprzęt. W pojedynkę idzie się szybciej, ale w zespole idzie się być może wolniej, ale dalej. Ja się bardzo cieszę, że właśnie Szpital w Chrzanowie, Szpital w Oświęcimiu oraz wiele innych szpitali powiatowych współpracuje z samorządem województwa małopolskiego. Województwo małopolskie przekazało na szpitale w naszym województwie kwotę ponad 234 miliony do tej pory. To była małopolska tarcza antykryzysowa, pakiet medyczny pierwszy i drugi. Przygotowujemy się do pakietu trzeciego, dlatego też nie mówimy naszego ostatniego słowa i dalej będziemy wspierać szpitale w naszym województwie, jeżeli chodzi o wsparcie sprzętowe. Szpital to jest nie budynek, a to jest ta usługa, mówiąc nieładnie, medyczna, która ma być na odpowiednim poziomie świadczona mieszkańcom. I to wszystko jest dla mieszkańców tego najbliższego i dalszego otoczenia, bo okazuje się, pan dyrektor to podkreśla, że szereg usług i aspektów tutaj działalności zaczyna nabierać charakteru szerszego. Nie wchodzimy w tą konwencję oczywiście specjalistyki z powodów czysto formalnych, ale takie sygnały, że pewien poziom uzyskujemy już na tym szczeblu wyżej szpitali specjalistycznych. To jest oczywiście bardzo dobra informacja, bo to oznacza, szanowni państwo, że nasz szpital ma tą perspektywę, że to działanie jest przemyślane, że ono jest działaniem, no nieładne słowo, ale go użyję, systemowym. I że tu nie ma przypadku. Ja myślę, szanowni państwo, jeszcze raz dziękując i nie przedłużając, że będziemy mieli okazję spotykać się w takim gronie, w takim zacnym gronie jeszcze wiele razy i te wszystkie okoliczności, które nam będą w przyszłości tutaj towarzyszyć, będą równie przyjemne jak dzisiejsza, a tak jak podkreśliłem, ta nasza działalność jest dedykowana głównie, by nie powiedzieć wyłącznie, mieszkańcom. Dziękuję bardzo. Na tomografię, który zakupiono w sierpniu tego roku, wykonano dotychczas 2600 badań. Całkowity koszt urządzenia wynosił 2 700 000 zł. Połowa dofinansowania pochodzi z małopolskiej tarczy antykryzysowej. Pakiet medyczny 2, a 50% z powiatu chrzanowskiego. Tomograf, który się tutaj znajduje, jest to urządzenie, które posiada 64 rzędy, 128 warstw. Pozwala to na uzyskanie najcieńszej warstwy badanego obiektu 0,625 mm, co jest bardzo przydatne przy rekonstrukcjach przy kręgosłupach, przy urazach stawów, przy złamaniach kości. Rekonstrukcje wykonywane są w systemie 3D, czyli jest to obraz przestrzenny. Tomograf posiada, w odróżnieniu od tomografu wcześniejszego, tak zwany długi stół. Co daje długi stół personelowi? Pozwala na to, aby zdiagnozować pacjenta po urazie wielonarządowym za jednym razem, czyli nie trzeba go przesuwać, ponieważ zakres badania jest tak długi, że możemy pacjenta zbadać w całości, jeżeli jest taka potrzeba, z jednej pozycji. Również ten tomograf posiada funkcję MAR. Jest to funkcja, która pozwala na to, aby w przypadku endoprotez i innych metalowych części, które znajdują się po zabiegach w ciele pacjenta, zredukować szumy, zakłócenia, które powodują brak wyrazności obrazu. Dzięki tej specjalistycznej aparaturze skrócił się czas badania pacjentów i czas naświetlania. Jednocześnie otrzymane wyniki badań są dokładniejsze, co znacznie poprawi diagnostykę.